Oto Zenvo TSRS i przypomina trochę myśliwca Eurofighter Typhoon, bo ma ogromną siłę rażenia, jest ekstremalnie drogi i ma bardzo przemyślany aktywny spoiler, aby utrzymać stabilność przy dużych prędkościach. W tym filmie opowiem o tym, jak wygląda z zewnątrz i wewnątrz, powiem o niektórych jego sprytnych funkcjach i tak wezmę go na przejażdżkę. I oczywiście sprawdzę, jak szybki jest do 60. Jestem jednak trochę zmartwiony, bo dziś jest trochę deszczowo, a ta rzecz może mnie zabić. W każdym razie, ja jestem Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Oby nie po raz ostatni. Martwię się. Buying a new car? Then head to Car Wow, and my team will help you find your next car at a fair price. Car Wow, your one-stop car buying comparison site. Zacznijmy tę recenzję od silnika Zenvo, więc jest to 5,8 litra podwójnie doładowanej V8 o mocy 1200 koni i 1200 Nm momentu obrotowego. Oczywiście tego typu wydajność nie jest tania, zwłaszcza jeśli jest wpakowana w całe to włókno węglowe. Ceny tego auta zaczynają się od 1,5 miliona euro i to bez wliczenia podatków, więc jeśli myślicie o zakupie takiego auta, to pewnie będziecie musieli sprzedać jakieś ze swoich obecnych aut, co? Teraz pewnie chcielibyście, żebym odpalił to auto i to zrobię, tylko nieco później. Jedna z kluczowych cech w tym Zenvo TSRS to jego design. Więc nie jest on tylko zaprojektowany, by wyglądać wściekle. Są powody, dla których tak wygląda, bo przechodzi przez niego bardzo dużo powietrza. Konkretnie przez ten ogromny splitter i ten ogromny wlot, po czym powietrze wylatuje nad maskę. To dociska auto dla większej siły docisku i przyczepności w czasie bardzo, bardzo szybkiej jazdy, na którą oczywiście stać to auto. Tutaj z boku jest jeszcze bardziej aerodynamicznie i żadne z wlotów nie są sztuczne. Tak więc te otwory są częścią wygładzania przepływu powietrza nad kołami. Te otwory tutaj uwalniają wysokie ciśnienie z nadkoli. Ma też te wielkie progi, na które trzeba uważać, żeby nie nadepnąć, bo może to drogo kosztować. Te wloty prowadzą do interkulera. Te pomagają doprowadzić powietrze do silnika. A ten wlot na dachu doprowadza powietrze bezpośrednio do wlotu silnika dla maksymalnej mocy. Inną rzeczą wartą odnotowania z boku są koła, 20 z przodu i 21 z tyłu. Są też środkowe nakrętki blokujące, więc możecie szybko zdjąć koła i szybko włożyć je z powrotem, gdy jesteście na torze. A jeśli mowa o byciu na torze, są tu opony Michelin Pilot Sport Cup 2R, genialne na torze. Pewnie nie tak dobre, kiedy jest tak wilgotno i ślisko jak dzisiaj. Z tyłu są takie szparki, aby sprawdzić, ile bieżnika zostało na oponach. Żartuję. Są tu po to, żeby zmniejszać ciśnienie w tylnych oponach. Jest tu też ogromny tylny dyfuzor i płaskie podwozie dla lepszej aerodynamiki. A tu mamy ogromne skrzydło. Podam wam więcej informacji o nim później, ale może dostarczyć 325 kg siły docisku. To wpływa na maksymalną prędkość tego auta. Jest możliwość dostania jeszcze szybszej wersji tego Zenvo. Nazywa się TS1 i osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 240 mil na godzinę. Ale ta skupiona na torze wersja osiąga prędkość 202 mil na godzinę. Oczywiście przy samochodzie, który może pojechać ponad 200 mil na godzinę, będziecie potrzebować niezłych hamulców. Tutaj wszystkie w standardzie są węglowo-ceramiczne, a ludzie, którzy robią te tarcze, robią je też dla Koenigsegg i dla Aston Martin Valkyrie. To bardzo dobre hamulce. Z przodu macie 395 mm, z tyłu 380 i zarówno przednie, jak i tylne są trzymane przez sześciotłoczkowe zaciski. Zrobię teraz test hamowania przy prędkości 60 mil na godzinę. Zobaczymy, po jakim dystansie się zatrzymam. Pełne zatrzymanie. Teraz. Po jakim czasie się zatrzymałem? Po 33 metrach. W porządku. Po prawdzie... Okej, opony się do tego nie nadają. Wnętrze TSRS jest zrobione głównie z włókna węglowego, z domieszką alkantary i tego miękkiego materiału, który możecie spotkać w butach do biegania. Fotele? O mój Boże, te fotele! Fotele kubełkowe z włókna węglowego są absolutnie wspaniałe. Macie tu pasy pięciopunktowe, jeśli jesteście na torze i na szczęście są też, patrzcie, normalne pasy bezpieczeństwa. Przydatne, jeśli jesteście na drodze. A teraz, gdziekolwiek nie spojrzycie, nie znajdziecie żadnych przełączników, które są w każdym innym aucie. To wszystko jest na zamówienie. Zenvo zrobili to wszystko sami, jak na przykład otwory wentylacyjne, system klimatyzacji, przełącznik biegów, przełączniki szyb, włączniki kierunkowskazów, łopatki z włókna węglowego. Totalne szaleństwo. Pozycja za kierownicą jest świetna, bardzo mi się podoba. Co nie jest tak świetne, to widoczność z tyłu. Trochę jak w wanie. Na szczęście jest tu lusterko wsteczne używające kamery z tyłu, więc możemy widzieć, co jest za nami. O, chciałem wam to pokazać. Patrzcie. Patrzcie na klucz. Podoba mi się. Tak samo jak cyfrowy wyświetlacz kierowcy. Raz jeszcze, cała grafika jest ich własna. Jedyne, co nie jest ich, to to.
Pewnie to poznajecie, to iPad Pro. I właśnie tu mieści się ich własny system informacyjno-rozrywkowy, więc możecie puszczać Spotify i tego typu rzeczy przez radio. Sprytne, nie wiem, czemu więcej producentów się na to nie decyduje. To dość łatwe. A wiecie, co nie jest łatwe? Znalezienie tu schowków, bo nie ma ich za wiele. Właściwie to ma odrobinę miejsca tutaj i tam. To strasznie dużo. Na szczęście jest trochę miejsca tu, pod maską, więc można tu włożyć kilka toreb, jeśli chcecie pojechać tym autem na wakacje. Przedni bagażnik nie jest tak duży jak w McLarenie 765LT. W każdym razie to zbliża nas do 5 irytujących rzeczy odnośnie tego Zenwa. Jak na minimalistyczne hyperauto, które ma w sobie tak dużo włókna węglowego, jest nieco za ciężkie, waży prawie 1,5 tony. Częściowym powodem jest to, że zamiast węglowej budowy ma aluminiowe nadwozie samonośne i stalowe podwozie. Tak właściwie to podwozie jest jak sprzed 10 lat. Następny model będzie z karbonu, ale ten nie. Ten samochód ma jednosprzęgłową, siedmiobiegową, zrobotyzowaną, manualną skrzynię biegów. Przypomina trochę tą z Lamborghini Aventador, co jest trochę staromodne w porównaniu z najnowszymi systemami podwójnego sprzęgła. Ma też sprzęgło kołowe, które zasębia się ze sobą bez żadnych synchronizatorów. Są niezłe, kiedy jesteście na torze, bo biegi zmieniają się prawie natychmiast, ale w czasie manewrów przy mniejszej prędkości i zmianie z luzu na bieg albo z biegu na wsteczny może zająć wieki, zanim biegi się zsynchronizują. Także może zająć chwilę, nim zaczniecie powoli poruszać się do przodu bądź do tyłu, a takie miotanie w tej wewte może wyglądać trochę głupio. Te wloty są świetne dla przepływu powietrza, ale są też dobre dla przepływu kamieni. Jak widzicie, kamienie są zbierane przez opony, po czym zostawione tutaj, przez co cały czas jesteście zmuszeni do czyszczenia tej małej półeczki z kawałków żwiru i kamieni, które zebrały się tam w czasie jazdy. W czasie, gdy większość tego auta jest unikatowa, jest też jedna oczywista część, która nie jest. Oto ona. Czy umiecie ocenić, z jakiego jest samochodu? Seat Leon. Te otwory wentylacyjne dla komory silnika wyglądają świetnie, ale jeśli zostawicie gdzieś to auto i nagle się rozpada, zastaniecie je z mnóstwem wody w komorze silnika i wieloma smugami na tych dość ładnych wlotach powietrza. Ale nie wszystko jest takie złe, oto 5 zalet tego samochodu. Te ogromne tylne skrzydło jest zamontowane do tych dwóch siłowników hydraulicznych i może działać jako hamulec powietrzny jak w innych hyperautach, więc naciskacie na hamulec, a on zrobi to, żeby was spowolnić. Oprócz tego w czasie skręcania zachowuje się trochę jak płat nośny, więc w czasie skrętu w prawo zgina skrzydło w przeciwnym kierunku, by zepchnąć się w dół bok samochodu, który normalnie byłby pochylony w górę. I to samo w drugą stronę, w czasie skręcania w lewo zrobi to w stronę przeciwną. Możecie sprawić, że będzie tańczył dookoła, żeby, wiecie, pokazać znajomym. Jest trochę jak symulator lotu, nie? Szaleństwo. To auto ma dwa tryby jazdy i po włączeniu przejdzie w IQ mode, który ogranicza moc do 800 koni mechanicznych. Jednakże, jeśli chcecie, możecie przycisnąć ten guzik tutaj, który da wam maksymalną moc. Da wam to całe 1200 koni. Zenwo produkuje włókno węglowe w swoim zakresie, więc mogą zrobić z nim, co im się podoba. Więc jeśli chcieliby, mogliby stworzyć jakikolwiek wzór, mogliby nawet napisać tu wasze imię, jeśli macie takie skłonności. W tym aucie zdecydowali się zrobić wzór wiodełka i spójrzcie na te linie, na sposób, w jaki się łączy. To takie perfekcyjne, tak symetryczne, nawet tu na dole, a właściwie to na całej długości auta. To takie dobre dla mojej nerwicy nadręstw. Uwielbiam to. Zenwa ma te podwójne rury wydechowe, są ogromne. Patrzcie, możecie zmieścić tu pięść. I są zrobione z tytanu, co daje ten fajny niebieski efekt. Dodatkowo w czasie zmiany biegów wydają wspaniały, strzelający dźwięk. Plują nawet płomieniami. Porozmawiajmy w końcu o podwoziu, więc ten samochód ma podwójne wahacze z każdej strony i gwint od KW, który można regulować na 4 różne sposoby. Są tu też regulowane stabilizatory poprzeczne z przodu i z tyłu. Dodatkowo możecie wyregulować każde koło osobno. Jest tu też elektronicznie sterowany hydrauliczny tylny mechanizm różnicowy, aby przesłać moc do tylnego koła o największej przyczepności dla lepszej trakcji w czasie wychodzenia z zakrętu. Sprawdźmy, jak to Zenwo się prowadzi. Zacznę od jazdy po mieście, żeby sprawdzić, jak sprawuje się w czasie codziennej jazdy, bo jest to dość ekstremalne wyglądające auto, więc czy życie z nim byłoby tak samo ekstremalne? Okej, mamy tu dość twarde zawieszenie, ale jako że jest to drogie zawieszenie, to nie szarpie, a zaokrągla krawędzie na nierównościach. Ale mimo wszystko czujesz je wszystkie. Ale nie jest to bardzo niewygodne, fotele są właściwie bardzo wygodne. Sterowanie jest lekkie i łatwe, ale to jest szerokie auto i jako, że jestem leworęcznym kierowcą, muszę uważać, żeby nie oddalić się zbytnio od białej linii. Więc muszę trochę zbliżyć się do rynsztoka, kiedy zbliża się ciężarówka taka jak ta. A kiedy musicie wykonać manewr, sprawdźmy, jak to jest. Wykonajmy manewr zawracania. Okej, dalej, czy uda nam się zawrócić?
Nie jestem pewien, widoczność jest trochę kiepska. Nie zniszczmy tych kół, są bardzo drogie. Nie uda mi się. Ach, ciężarówka, niech to! Teraz muszę włączyć cofanie, poczekać aż się załączy. No dalej. Dużo paniki i jest. Więc zawracanie jest całkiem skomplikowane. Trzeba poczekać, żeby skrzynia biegów się przestawiła i to właśnie problem sprzęgła kołowego. To wspaniałe rozwiązanie, kiedy jesteś na torze i zależy ci na szybkich zmianach biegów, ale w czasie manewrów jest trochę bardziej kłopotliwe, trzeba mieć cierpliwość. Przód tego auta jest całkiem dobry, bo maska i deska są dość nisko, dzięki czemu z przodu jest dobra widoczność. Lusterka wsteczne są również całkiem przyzwoite. Tylko w czasie patrzenia na skrzyżowania, jak to, nie można dostrzec tego kawałka za mną. Dałoby się nim jeździć na co dzień, choć pewnie nie będziecie, ale bez problemu możecie pojechać nim na tor. W każdym razie wystarczy tych nonsensów. Pojedźmy na krętą drogę, sprawdźmy, jak się tam sprawuje. O, układ kierowniczy jest czuły. Tak, ma hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Stare, dobre hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, więc czujesz się połączony z przednimi kołami. Ciekawostką o tym silniku jest to, że z racji tego, że jest super doładowany, a nie turbo doładowany, nie ma tej nagromadzonej mocy, ona rośnie, więc spokojna jazda jest łatwiejsza, zwłaszcza kiedy utkniecie za cholernym Hyundai'em i10. Hyundai i10. Tak, jestem wartym miliony hypercarem i jest to rzeczywistość jazdy w UK. Tak naprawdę jadą dużo poniżej limitu prędkości, bądźcie cierpliwi. Musicie być cierpliwi, jeśli macie hyperauto. Chyba że wstajecie o świcie, kiedy nie ma korków, inaczej zawsze skończycie w tej sytuacji. No dalej, nie bój się. Twój samochód się nie przewróci. Wygląda jakby miał to zrobić, ale tego nie zrobi. Musiał się diabelnie przestraszyć, jakby ktoś strzelał z pistoletu w czasie zmiany biegów. To dostarczanie mocy jest takie liniowe, nie masz jej skumulowanej z tyłu jak w przypadku turbo, po prostu się gromadzi i musisz pozostać odważny. Jadę po całej drodze. Wow. Wiecie co? Trochę mi to przypomina Lotusa Exige, ale razy 10. To po prostu szaleństwo. To jak się w nim siedzi też jest nisko, ale ma też bardzo niski przód i niską deskę, więc jest znakomita widoczność z przodu. Kiedy jesteś już w czasie jazdy i zmieniasz biegi, skrzynia biegów jest szybka, tylko nie w czasie manewrów. Jak się tym jedzie na autostradzie? Nie wiem. No to jedziemy. Siódmy bieg. Nie jest źle. Muszę mówić trochę głośniej, żebyście mnie słyszeli, bo oczywiście nie ma w tym aucie za wiele izolacji dźwiękowej, ale do samej jazdy po autostradzie jest całkiem nieźle. A wiecie, co jest jeszcze całkiem fajne? Hamulce są wspaniałe. Można je ocenić nawet tylko na podstawie mocy. Jeśli kupicie ten samochód, możecie za nim Pilot Sport 4S i wydaje mi się, że sam wybrałbym te opony, chyba że jeździcie tylko po torze, bo sprawią, że będzie bardziej użyteczny w przypadku codziennego użytku. Teraz sprawdzę tego Zenfa. Powinien osiągnąć 60 w 2,9 sekundy. Nie sądzę, żeby mi się to udało, bo jestem na zimnych oponach Michelin Pilot Sport Cup 2R, a droga jest śliska. Trochę się denerwuję, ale spróbujmy. Nie będę używał kontroli startu, bo to tylko zbytnio zbuksuje opony. Postaram się regulować moc najlepiej, jak umiem. Jeśli uda mi się to, poniżej 4,5 sekundy będę zaskoczony. Jedziemy. Wpuszczę tylko trochę mocy. Za szybko zmieniłem bieg, koła zaczęły buksować, to był jeden wielki bałagan, a i tak zaczęło mi to nieco ponad 4,5 sekundy. Chciałbym spróbować z rozgrzanymi oponami na dobrym fragmencie drogi. Myślę, że może zrobić 2,9. Wydaje mi się, że może. Ale dzisiaj bez szans na to. Ale spróbuję jeszcze jeden raz. Tak, jest lepiej, ale koła dalej buksują. 4,3 sekundy. Wiecie, głównie to pokonał ten dystans na buksujących kołach. Wiem, co sobie myślicie, mogę pojechać szybciej Mercedesem AMG A45. Tak, możecie, ma napęd na 4 koła i tak dalej, ale to auto wymaga zachowania pewnych warunków, a dzisiaj nie jest na to dobry dzień, nie na tych oponach. A więc jaki jest mój finalny werdykt o tym Zenwo? Czy powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Cóż, myślę, że jeśli jesteście multimilionerem, który chce kupić coś unikalnego, powinniście rozważyć tego TSRS. Jak widzicie, wygląda obłędnie i jest prawdziwą rzadkością. Zrobiono ich tylko 15.
Jednak idealne warunki są wymagane, by cieszyć się w pełni jego wydajnością. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co myślicie o tym aucie w komentarzach, kliknijcie na te okna, by obejrzeć więcej filmów, a na to kółeczko tu, żeby sprawdzić jeszcze inne materiały.